Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na prezentację dalmierza laserowego firmy Dedra, model MC0935. Zapraszam. No więc dobrze, tym razem zostały mi udostępnione do testów sprzęty pomiarowe i tutaj mam na dzisiaj na pierwszy ogień pójdzie dalmierz laserowy model MC0935. Natomiast jeszcze w kolejnym filmie zrobię jeden film o laserach i tam mamy multilaser 2D zielony i mamy laser krzyżowy czerwony, taki standardowy, który pojawią się w przyszłości na kolejnym filmie. Jako że tamte lasery to bardzo podobne urządzenia, a dalmierz jest troszeczkę innym urządzeniem, to dzisiaj zajmiemy się tylko tym dalmierzem. No dobrze, ja już tu cały zestawik mam wyciągnięty z opakowania. Oczywiście już wcześniej laser ten używałem sobie przed nagraniem tego filmu. Zrobimy tutaj taką prezentację, pokażę Wam, jakie ma mniej więcej funkcje, jak działa, jak to wygląda wszystko. Tutaj jest zestaw, jaki znajdziemy w opakowaniu. Koszt tego lasera w internecie to około 300 zł, także jest to no spoko cena, bo są dużo droższe lasery, ale są też troszeczkę tańsze. Oczywiście to też zależy od funkcji, jakie ma dany laser, od tego, jaki ma zasięg pomiarowy itd. itd. Tutaj oprócz samego dalmierza znajdziemy pasek, który możemy gdzieś na rękę sobie zaczepić. Pasek montujemy tutaj w narożniku. Jednym z narożników jest tutaj. Tutaj mamy takie specjalne miejsce do przeciągnięcia tej smyczki. Oczywiście jest etui, w który sobie możemy bezpiecznie przechowywać laser, instrukcja obsługi oraz płytka odblaskowa, która w razie, jeżeli gdzieś nie możemy wiązki lasera, nie może się wiązka lasera odbić, wykorzystujemy taką płytkę. I teraz zanim jeszcze przejdę już do samego urządzenia, to tutaj zerkniemy sobie na opakowanie, ponieważ tutaj mamy fajnie wszystkie podstawowe funkcje, parametry wymienione tego dalmierza. Z tyłu jest nawet to wszystko jeszcze dokładniej rozpisane, jeszcze więcej tego jest. I z takich podstawowych rzeczy, to może tak, zakres pomiaru, to mamy od 5 cm do 100 metrów, bo właśnie to jest dalmierz laserowy do 100 metrów. Dokładność pomiaru jest to plus minus 2 mm na 10 metrów. Jest to dosyć fajna dokładność, jeśli chodzi o urządzenia z tej półki cenowej. Mamy to oczywiście dwa punkty odniesienia, czyli od czoła lub od podstawy dalmierza. Mamy pamięć na 30 pomiarów. Mamy też zakres pomiaru kąta, plus minus 90 stopni. Żywotność baterii to około 8000 pomiarów, także bardzo fajna. Ta już tam reszta funkcji jest troszeczkę mniej ważna, ale kto chce, to sobie tutaj może oczywiście, ja troszeczkę to wyostrzę, kto chce, to może sobie na filmiku zapauzować i wszystko zobaczyć, jak to wygląda. No dobra, teraz już przejdziemy do samego urządzonka. Tak jak mówiłem, jest to laser z zasięgiem do 100 metrów. Jeszcze jakbym wyostrzył, to by było w ogóle super. O, i tak to wygląda. Bardzo fajna, kompaktowa konstrukcja. Może po prostu odpalimy na dzień dobry laser, dalmierz w zasadzie. Tutaj mamy wyświetlacz i teraz od razu Wam powiem. Aparat się troszeczkę przestawił na ekspozycja światła, na poszła na świetlacz. To nawet nam lepiej widać. Wyświetlacz jest bardzo czytelny, nawet w pełnym słońcu. Teraz jego podświetlenie zgasło, no bo jest tu nic nieużywane. Jeżeli tylko klikniemy, to się zapali. Jak już słyszycie, jest też sygnalizacja dźwiękowa, którą można oczywiście wyłączyć, żeby nas nie drażniła, jeżeli komuś to przeszkadza. Propos jeszcze tej czytelności wyświetlacza. Teraz wrzucam Wam przebitkę, jak to wygląda w pełnym słońcu na zewnątrz. Stoję teraz w pełnym słońcu i tak właśnie wygląda wyświetlacz. Jest to pełne słońce padające bezpośrednio teraz na wyświetlacz, zresztą widać refleksy. Wszystko jest super czytelne. Także jak widzieliście, w pełnym słońcu jest to wszystko super czytelne. Ja Wam teraz troszeczkę pokażę funkcji na wyświetlaczu podstawowych. Oczywiście tu wystarczy wziąć instrukcję, która no wiadomo nie gryzie. Nie każdy lubi zaglądać do instrukcji. Tu jest wszystko rozpisane co i jak, ale sobie jakieś tam podstawy oczywiście omówimy. Tak wygląda dalmierz po odpaleniu. I teraz podstawy, jakie mamy. Tutaj ta ikonka w lewym górnym rogu pokazuje nam tryb, znaczy może nie tyle tryb, tylko z którego momentu jest brany pomiar, czyli czy od podstawy laser dalmierza, czy od czoła. W tym wypadku jest zaznaczone, że mamy pomiar od podstawy lasera. Tym przyciskiem zmieniamy sobie tą funkcję. Jak widzicie, teraz już mamy pomiar od czoła lasera. Tutaj od razu w prawym górnym rogu mamy oczywiście wskaźnik bateryjki i oprócz tego cały czas nam tutaj dalmierz mierzy kąt, bo jak tylko widzicie, zmieniam tutaj nachylenie,
to zmienia się kąt. No i na dole już mamy, że tak powiem, podstawowe pole robocze, gdzie będą nam się wyświetlały pomiary. Teraz co ważne, tutaj pomiędzy tym trybem pomiaru a kątem, jak widzicie, jest taki odcineczek i to jest już właśnie nasz podstawowy tryb pracy. To jest właśnie pomiar odległości, najprostszy, podstawowy. I tutaj mamy przycisk, którym te funkcje zmieniamy. I teraz jak widzicie, możemy mierzyć, o, zapaliło się to troszeczkę, się znowu ekspozycja zmieniła. Tutaj możemy mierzyć powierzchnię, tutaj możemy mierzyć kubaturę, tutaj jest pomiar ścian, jest to tak zwana funkcja malarza z tego, co już wyczytałem w instrukcji i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy jeszcze fajną funkcję, którą Wam już pokażę. To są pomiary pośrednie, już troszeczkę bardziej zaawansowane, ale wszystko to jest tutaj dostępne. Zresztą mówię, wszystko jest fajnie rozpisane w instrukcji. Tak, i tutaj mamy pomiar długości, pomiar powierzchni, pomiar kubatury, pomiaru ścian, czyli tak zwana funkcja malarza, o której mówiłem, i pomiary pośrednie. I to wszystko mamy rozpisane również z rysuneczkiem, jak to działa, jakie ściany musimy mierzyć. I co też jest fajne, to właśnie to, że tutaj na tej ikonce nam będzie dalmierz pokazywał, którą ścianę w danym momencie mamy zmierzyć. Czekajcie, spróbuję to sobie wyostrzyć. O, udało się. Teraz to mamy akurat odcinek, czyli zwykły pomiar odległości, więc tutaj nie ma żadnej filozofii. Ale przykładowo, jak już wejdziemy, no na przykład w kubaturę. I zobaczcie, miga nam na dole ten odcineczek. Tak, ja teraz sobie będę strzelał tym laserem, to nie będzie miało sensu oczywiście, bo ja gdzieś tu w szafkę celuję, ale patrzcie, kliknę. Mamy zmierzoną i teraz mruga, to była długość, teraz nam mruga na przykład szerokość, czyli mruga nam kolejny odcinek, który też sobie mierzymy. No i teraz nam mruga odcinek, który sugeruje, żeby zmienić wysokość pomieszczenia. I jak zmierzymy sobie wysokość, no to już tutaj mamy wszystkie pomiary i mamy teraz kubaturę od razu wyliczoną z tych trzech pomiarów. I tak to działa na każdym z trybów, czyli jeżeli sobie zmienimy tryb, to znowu nam mruga któryś odcineczek, sugerując nam, który pomiar mamy teraz wykonać. Tak samo jest z tymi pomiarami pośrednimi i tak dalej, i tak dalej. Tutaj już zeszła mi jedna kreseczka baterii. Od razu może powiem, pokażę. Jeśli chodzi o baterie, mamy tutaj zwykłe, klasyczne, tak zwane paluszki AAA, czyli R3 lub LR3, jeżeli mówimy o alkalicznych bateriach. I dla mnie jest to dużo fajniejsze rozwiązanie, jeśli chodzi o zasilanie, niż akumulator dedykowany, ponieważ wiecie, no bywa tak, że dalmierz czasami leży dłuższy czas nieużywany, trzeba go użyć i akurat akumulator jest rozładowany. Wtedy zwykłe paluszki, wiecie, znajdziemy przeważnie w każdym pilocie lub po prostu w pierwszym lepszym kiosku czy sklepiku. Kupimy sobie takie baterie i możemy pracować dalej. Dobra, teraz może tak, jakieś tam podstawowe, ja go w ogóle wyłączę. I odpalę od początku, włącza się tym przyciskiem i pokażę Wam, jak to wygląda na początku, jakiś pierwszy pomiar. Ale dalmierz się odpalił w trybie oczywiście pomiaru odległości, czyli jest ten odcineczek. Kierujemy sobie laser gdzieś tam, gdzie chcemy zmierzyć odległość i wciskamy ten przycisk. Wtedy aktywuje nam się wiązka lasera. Pokażę, że ją widać na ścianie. Widzicie, już widać laserek i drugie ponowne kliknięcie dokona nam pomiaru. Czyli drugi raz klikamy, no i mamy pomiar. W tym wypadku jest to 70 cm i to było oczywiście od podstawy lasera. No to jest bardzo od podstawy dalmierza. To jest bardzo podstawowa funkcja oczywiście każdego dalmierza. Zaraz pokażę Wam jeszcze kolejne funkcje, ale zanim do tego przejdę, to może od razu pokażę taką funkcję jak możliwość zapisywania pomiarów. Czyli teraz jak widzicie mamy te około 70 cm i mamy tutaj taki przycisk z ikonką dyskietki, co sugeruje nam zapis. Przytrzymujemy sobie to i tutaj nam się pojawiło kolejne pole, gdzie nie zdążyłem Wam przeostrzyć, ale pojawiło się jedyneczka. Więc teraz już tutaj pokazując Wam wyświetlacz do kamery, dokonam kolejnego pomiaru. Mamy tam około 50 cm i znowu przytrzymuję ten przycisk dyskietki. I widzicie, pojawiła się tam dwójka na krótką chwilę. Robię sobie gdzieś kolejny pomiar. Te pomiary teraz będą bardzo podobne, no bo gdzieś strzelam w szafkę, troszeczkę go tylko ruszając w boki. Zapisuję, mam trzeci pomiar. Gdzieś tam skieruję indziej. Robię pomiar 78 około, przytrzymuję. I teraz mam ogólnie te, jak widzicie, trzy ostatnie pomiary i tak tu się zapisują, ale jeżeli będziemy robić dalsze pomiary, no to już one się tam będą nadpisywać, że tak powiem. A ja ciągle sobie zapisuję, już mam piąty zapisany. No dobra, powiedzmy zapiszę 6, żeby tutaj jakoś za bardzo tym nie przynudzać, zapisuję sobie 6. No i dobra, i teraz patrzcie, jakbym przycisnął przycisk clear, czy przeszedł do innej funkcji, to wszystko nam oczywiście zniknie. I teraz wystarczy wejść w te tryby zapisane, klikam dyskietkę i jak widzicie mam pomiar pierwszy 70,
O, jest pomiar pierwszy 70 i tutaj mamy plus i minus, czyli tak jakby przeskakujemy do przodu lub do tyłu. Dajmy plusik, mam pomiar drugi, te 49, 55, trzeci, czwarty, pomiar piąty, szósty i wskakuję z portą od jedynki. Oczywiście jak gdzieś dojdziemy do czwórki, to przyciskiem minus możemy się cofać i mamy te wszystkie pomiary zapisane. Jeżeli chcemy jeden pomiar wykasować, przyciskamy clear na danym pomiarze. Jeżeli chcemy wszystkie, przytrzymujemy, czyli na przykład trójkę chcę skasować, przyciskam raz przycisk clear. I trójeczkę mam skasowaną. I wtedy, jeżeli mieliśmy zapisanych 6 pomiarów, no to teraz już jest ich zapisanych 5. Jeżeli chcę wszystkie, przytrzymuję chwilę dłużej clear i są wszystkie pomiary skasowane. Także bardzo fajna opcja. Kolejną jedną z takich podstawowych funkcji jest funkcja dodawania lub odejmowania pomiarów. Teoretycznie banalna. Tak naprawdę niektórzy pewnie z Was i potrafią sobie w pamięci dodać niektóre liczby. Ale wiadomo, jeżeli już wchodzą jakieś szczegóły i wysoka dokładność, nie trzeba wyciągać kalkulatora. Czyli bardzo prosta funkcja. Robimy sobie jakiś pomiar. Mamy 70 cm około. Klikamy przycisk dodać i robimy sobie drugi pomiar, gdzie mamy 88 około centymetrów i od razu wynik mamy na dole zsumowany. I teraz oczywiście możemy też od tego wyniku coś odjąć. Możemy kliknąć przycisk teraz odjąć. Na górze zapisał nam się tam 1,58 m i odejmujemy sobie kolejną odległość. Odejmujemy tam około 78 cm i nam wychodzi wynik. Także fajnie, bo jeżeli gdzieś coś tam chcemy sobie pomierzyć, od razu poodejmować, pododawać jakieś odległości, to wszystko jest tutaj pod ręką. Dobra, przejdziemy sobie do jakichś podstawowych pomiarów. Spróbuję tutaj gdzieś pomierzyć moją piwnicę. Powierzchnia w metrach kwadratowych, dobra, teraz niepotrzebnie kliknąłem, żeby się zapalił wyświetlacz. Ustawiony mam tutaj tryb powierzchni. Tak jak mówiłem, pokazuje mi, żeby zmierzyć pierwszy pomiar, a więc wykonuję pierwszy pomiar, no tak na białej ścianie, o, jakoś tam się udało. Przykładam sobie laserek, patrzę, czy tam na ściankę nic, o, tutaj miałem jakąś przeszkodę w postaci rurki od kanalizy. Mam pierwszy pomiar, jest to 4,74 około, no fajnie, jeszcze jakbym trafił w aparat. 4,74 i automatycznie, zobaczcie, pokazuje mi teraz, żeby podać drugi pomiar. Przenoszę się na drugą ścianę. No i jestem na drugiej ścianie, dokonuję drugiego pomiaru. Gdzieś tam trafiłem jeszcze w jakąś deseczkę. Aha, dlatego miałem error, bo zadrżał mi tam laser. Spróbujemy jeszcze raz, bo trafiłem w deskę. O, teraz jest ok. Dobra, i mamy już wykonany pomiar. I zobaczcie, druga ściana to... Druga, przepraszam, odległość to 5,20, czyli razem jedna z moich piwnic ma 24,86 m². Dobrze, zrobimy sobie teraz pomiar kubatury. Teraz widzicie, mamy pomiar kubatury włączony. No i znowu dalmierz mi podpowiada, żeby wykonać pierwszy pomiar. Ja gdzieś tu się przyniosłem do pokoju, gdzie mi to będzie łatwiej ogarnąć. Oprócz ostrości oczywiście, ale dobra, to teraz nie jest ważne. Wykonuję sobie pierwszy pomiar. To jest akurat mały pokój, więc łatwo mi to będzie pomierzyć szybciutko. Mam 3,5 około w zaokrągleniu. Przenoszę się na kolejną ścianę. No i jestem na kolejnej ścianie. Dokonuję kolejnego pomiaru. Pomiar mam wykonany. Mam 3,2 w zaokrągleniu, tak naprawdę 3,18. I już tutaj na górze nam mruga, że została nam teraz wysokość pomieszczenia. Naprawdę przepraszam Was za tą ostrość aparatu, to jest jakaś masakra. No, teraz widać. I w takim razie mierzę teraz wysokość. Dalmierz ustawiony na podłodze. Robimy ostatni pomiar i mamy zmierzone wszystko. Wysokość to około 2,50, to jest taki tam standard w mieszkaniach. I kubatura to 27,9 m³. I mamy to szybko, fajnie policzone. Dobrze, teraz Wam chcę pokazać jeszcze jedną ciekawą funkcję z pomiarów pośrednich. Jako, że mamy słoneczny dzień, to pokażę Wam, jak wygląda wiązka laserowa najpierw w takich warunkach atmosferycznych. Dobrze, teraz zobaczcie. Laser jest 5,5 metra od ściany. Jestem na zewnątrz w słoneczny dzień, lecz ściana jest akurat w cieniu. Odpalę wiązkę laserową i podejdę do tej ściany, żebyście zobaczyli, jak wygląda. Sam ją zakryłem własnym ciałem. Tak widać punkt. Jest to biała ściana, jest słoneczny dzień. Jednak tak jak mówię, ściana jest w cieniu. Zaraz przeniesiemy się na ścianę, która jest w słońcu. Dobra, próbuję zrobić pomiar w ścianie, która jest w pełnym słońcu. Najpierw robię pomiar. Jest 2,5 metra oddaleni jesteśmy od tej ściany. Włączę jeszcze raz laser. Tak, jest włączony i podejdę pokazać Wam, jak widać na ścianie.
No dobra, teraz ja zrobiłem sam cień i go odsłaniam. No widzicie, gdzie jest. W cieniu oczywiście widać to dużo lepiej. Na słońcu już jest dosyć słabo. Oczywiście to jest też biała ściana. Laserek tam się wyłączył. No tak to wygląda. No dobra, tak to wygląda, a teraz już przejdziemy do tego pomiaru, o którym mówię. Powiedzmy, że chcemy sobie na ścianie zmierzyć wysokość. Ja to zrobię tam, tak na takiej wysokości, gdzie jestem w stanie sięgnąć miarką, żeby sprawdzić ten pomiar, żeby było po prostu to łatwiej pokazać. Ale jeżeli chcemy zmierzyć wysokość gdzieś na ścianie, no to wiadomo, nie mamy punktu odniesienia, bo jeżeli postawimy dalmierz na ziemi, no to wiązka skierowana zostanie w niebo, to co jest oczywiste. Powiedzmy, że będę chciał sobie zmierzyć wysokość od tutaj gruntu do końca tutaj tego okna, do ramy okna. I zobaczcie, jak to teraz działa. Dobra, zobaczcie, mamy włączoną odpowiednią funkcję, miga nam odpowiedni odcinek i tutaj mamy od razu, dalmierz nam też od razu liczy kąt. W takim razie ja wycelowałem tam, gdzie pokazywałem, pokażę wam. Zobaczcie, wiązka jest wycelowana. Mniej więcej starałem się zrobić to równo na górę okna. Wracamy do dalmierza, rozpoczynamy pomiar i mamy wszystko pomierzone. I teraz tak, jak widzicie, kąt, odległość, on to wszystko sobie przeliczył i mamy, że wysokość w tamtym punkcie to 2,20, no w zaokrągleniu 2,24. Podejdę teraz sobie z miarką i zweryfikujemy ten pomiar. No dobra, to będzie bardzo karkołomne. Jedną ręką trzymam aparat, drugą miarkę. Miarka od gruntu. No i jest te 2,24. Także bardzo fajna funkcja. No dobra, słuchajcie, podstawową prezentację funkcji, jak to działa, mamy zrobioną. No słuchajcie, dla mnie bardzo fajna sprawa. No wiadomo, do dalmierzów laserowych nie trzeba nikogo przekonywać, kto potrzebuje, to praktycznie cały czas nosi w kieszeni takie urządzenie w pracy. Zresztą nawet jeżeli potrzebujemy czasami to użyć w domu, to też nam się przydaje. Wtedy oczywiście możemy kupić sobie jakiś bardziej podstawowy model. Tak jak mówiłem, około 300 zł cena. Takie dalmierze przeważnie najtańsze zaczynają się o 100-150 zł do 200. To jest model MC0935 i on jest, ma zakres pomiaru, tak jak mówiłem, do 100 metrów i kosztuje około 300. Jest też model Dedry MC0933 i on ma już pomiar do 50 metrów i już kosztuje tylko 150-160 zł, coś takiego. Czyli praktycznie połowę mniej. Jeżeli komuś niepotrzebne są aż takie dalekie pomiary, no to może sobie wybrać tańszy model. Jeśli chodzi o widoczność wiązki lasera w świetle słonecznym, w dziennym, w pełnym słońcu na ścianie, widzieliście, może super nie jest, ale no nie oszukujmy się, jest to laser z czerwoną wiązką, tak naprawdę lepsze, bardziej widoczne dla ludzkiego oka są lasery z wiązką zieloną. Takie lasery są przeważnie po prostu jeszcze droższe, ale ta czytelność wiązki nam troszeczkę wzrasta. Bardzo dużo funkcji, bo tak jak mówiłem, te podstawowe modele gdzieś, gdzie kosztują powiedzmy 100-150 zł, to przeważnie mają po prostu pomiar odległości, nie mają tych dodatkowych funkcji jak kubatura, jak zapisywanie, dodawanie, odejmowanie, czy też chociażby pomiar, który wam przed chwilą pokazywałem, pomiar pośredni, gdzie mogliśmy sobie zmierzyć wysokość na ścianie bez problemu. No, nam to laser dzięki kątomierzowi wszystko wyliczył. Fajna zabaweczka. Troszeczkę to zabrzmiało, jakby to właśnie była typowa zabawka. Po prostu fajna sprawa. Ale tak jak mówię, tutaj nikogo do dalmierza raczej nie trzeba przekonywać, dlatego to była taka prezentacja. Oczywiście ja tutaj nie robiłem jakichś takich bardziej szczegółowych testów, czy te pomiary są bardzo dokładne. Ja sobie na własne potrzeby gdzieś oczywiście miarką weryfikowałem jego pomiary i oczywiście jak najbardziej było wszystko w porządku. Bardziej ten film traktowałem jako prezentację możliwości, funkcji i po prostu jak to wszystko działa. Na dzisiaj to będzie tyle. Tak jak mówiłem, w przyszłości pojawią się jeszcze testy tych dwóch laseru krzyżowego czerwonego i multilaseru 2D zielonego. Także jeżeli jesteście zainteresowani, obserwujcie kanał. W przyszłości pojawią się filmy. Dzięki, trzymajcie się, cześć.